Cześć kochani, tu Natalia z projektu Natura. Dziś opowiem Wam o przyczynach zaparć i naturalnych sposobach, aby się ich pozbyć, ale przedtem zasubskrybuj nasz kanał, bądź na bieżąco i pokaż, że to co robimy od 3 lat ma sens. Czy miałeś kiedyś problemy z wypróżnieniem? W niektórych sytuacjach trudności w defekacji są dość powszechne. Należy wtedy zwrócić uwagę na przyczynę zaparć, jak na przykład stres, przebywanie poza domem lub spożywanie produktów powodujących zatwardzenie. Jeśli jednak zdarza się to u Ciebie zbyt często lub nie możesz wypróżnić się przez długi czas, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Czy wiesz, ile dni bez wizyty w łazience uważane jest za normalne? Niektórzy ludzie czują się dobrze nawet do 3 dni bez oddawania kału, o ile nie mają uciążliwych objawów zaparć. Jednak dla większości ludzi defekacja w częstotliwości rzadszej niż 3 razy w tygodniu jest sygnałem problemów z zaparciami. Czy wiesz, że zaparcia mogą zatruć Twój organizm i spowodować wiele problemów zdrowotnych? Codzienne wydalanie kału jest kluczem i fundamentem dobrego zdrowia, jeśli jednak oddawanie stolca następuje rzadko lub jeśli odchodów jest mało i są twarde, oznacza to, że cierpisz na zaparcia. Trudności w trawieniu żywności charakteryzujące się bólem, krwawieniem i ogólnym poczuciem dyskomfortu mogą w niektórych przypadkach wywoływać stany zapalne jelit, powodując tym samym ich zatykanie, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. Odwodnienie, brak ruchu oraz deficyt błonnika w naszej diecie to tylko niektóre czynniki, które mogą być przyczyną zaparć. Oto główne konsekwencje obstrukcji, czyli zaparć występujących w Twoim organizmie. Brak apetytu. Każdy, kto rzadko chodzi do łazienki, może narzekać na brak apetytu, ale jeśli jesz niewiele lub zupełnie nic, Twoje ciało nie będzie miało też nic do przetworzenia i wyeliminowania, co tylko pogłębi Twój problem. Hemoroidy. Nieregularne oddawanie kału może podrażniać ścianki jelita cienkiego, powodując hemoroidy. Kiedy przerwy w wypróżnianiu są nieregularne, mięśnie odbytu napinają się, utrudniając tym samym skuteczne wypróżnienie. Naczynia krwionośne w tych okolicach mogą wtedy ulec przepracowaniu oraz mogą pojawić się tam stany zapalne, które znacznie utrudnią ich pracę. Problemy skórne. Zaparcia mogą powodować problemy skórne, wzdęcia, wysypkę, trądzik oraz cienie pod oczami. Bóle głowy. Czy cierpisz na częste bóle głowy? Uporczywe migreny również mogą być sygnałem, że Twój organizm ma problemy z eliminowaniem toksycznych substancji znajdujących się w kale. Oprócz tego już sam wysiłek fizyczny, który podejmujemy w celu defekacji, także może być przyczyną bólu głowy. Słabe trawienie. Objawami zatwardzenia mogą być zebrane w jelitach gazy, nudności i słabe trawienie. Kiedy nie możemy się skutecznie wypróżnić, naturalne jest, że utrudni to trawienie, dlatego aby zapobiec zaparciom, jedz więcej warzyw, owoców, zielonych liści, pełnoziarnistego pieczywa, płatków owsianych i ziaren. Błonnik zawarty w tych produktach pomaga w zwiększeniu objętości kału i przyczynia się do skutecznego tranzytu jelitowego. Ważne jest również spożywanie dużych ilości wody, ponieważ gdy błonnik wysycha, trudniej jest go usunąć, co również może być przyczyną zaparć. Woda pomaga dodatkowo nawilżać i zmiękczać odchody. Innym sposobem zapobiegania zaparciom jest chodzenie do łazienki natychmiast, kiedy poczujesz potrzebę wypróżnienia. Według zasad medycyny ajurwedyjskiej, jeśli masz zaparcia, przed pójściem spać dodaj do herbaty łyżkę ghee, czyli gotowanego masła klarowanego. To z pewnością pomoże Ci wypróżnić się już następnego dnia.
Praca jelit znacznie poprawia również regularna aktywność fizyczna, taka jak chociażby spacery. Jeśli jednak po zastosowaniu wszystkich porad nadal przez ponad tydzień się nie wypróżniasz lub jeśli korzystasz z łazienki rzadziej niż 3 razy w tygodniu, porozmawiaj z lekarzem lub gastroenterologiem i wykonaj konieczne badania. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że informacje dzisiejszego filmu okażą się dla Ciebie pomocne. Pomóż nam dotrzeć do szerszego grona. Wyślij link znajomym i udostępnij film na Facebooku. A teraz nie przegap filmu, który właśnie się pojawił. Dzięki i pozdrawiam!